Hej, witajcie, z tej strony Bobru. To jest kolejny odcinek z gry The Forest. Ogólnie znowu coś krasznęło. Znowu coś wyjebało w tej grze. Przez co znowu jestem, że tak powiem, bez starego save'a. Ale myślę, że na razie tak będzie wyglądała ta seria, póki gra nie stanie się stabilniejsza. A chcecie odcinki, to w sumie możecie mi, że tak powiem, napisać. Jeżeli chcecie odcinki, to musicie się liczyć z tym, że prawdopodobnie będą to odcinki na zasadzie takiej, jak widzicie. Czyli mianowicie nie będziemy grać jakby jakimś ciągiem, tylko będziemy po prostu parę gier takich, w których będę po prostu sobie, że tak powiem, od początku leciał sobie. No nie wiem, jak był jeszcze patch 001, alfa 001, to jeszcze mi wczytywało tak, że po prostu mi jakby, no, jestem patyk, dobra. Że po prostu mi wywalało jakby kawałek do tyłu, w sensie, że zapisywało, ale kawałek do tyłu. Co to kurwa za patykarnia? Aż cierpi po myśli. Touch siar teraz się spieprzyło i nawet nie leci tak do tyłu, po prostu wywaliło mi całą, że tak powiem, grę. No ale cóż, jak mówię, wiem, że odcinki będą mniej więcej wyglądały tak samo, ale według mnie gra ma swój klimacik. Jeżeli chcecie, to na pewno zostanę właśnie przerywany tych odcinków. Jeżeli nie, to możemy poczekać na bardziej stabilniejszą wersję tej gry. I to jest jakiś taki fajny obozik całkiem. Ja się boję, że tutaj przyjdą te jebaki, nie? Ale tutaj jest całkiem fajne miejsce na obozik. Są skrały. Ja się boję na nie trochę wchodzić, bo mogę zaraz spaść, ale chyba możemy tutaj zacząć budować się. Wiem, że trochę to nudne, że znowu właściwie się budujemy tylko. A to jest więcej tego, wow. Ale no, wybaczcie. Ogólnie z tego, co mówiliście, kanibale nie są groźne za dnia. Możemy na luzie przeszukiwać ich obozy. Chyba, że się do nich jakoś negatywnie nastawimy, to wtedy mogą... Spokojnie. Friendly. No, super są przyjaźni! Ja pierniczę. Jeżeli to jest bycie przyjaznym... Ale... Zostałem oszukany. Wypierdalaj. Won. Ojebany, po drzewie się wspina. No patrzcie, drzewie siedzi. Skoczył. No i dobra. Nie ufam już waszym słowom. Od dnia dzisiejszego. To po pierwsze. A po drugie spierdalamy z dala tej wioski. Chociaż była większa wioska ich. Sobie przejdziemy się tutaj. Nie wiem, gdzieś po drugiej stronie się zabudujemy. Aż tutaj też jest taki fajny. Fajna kotlinka. Nie wiem jeszcze, jak działa obczajanie, że tak powiem, kanibali. Ale to wyglądało dosyć niefajnie, to miejsce. Więc nie dzięki. No i cóż, dobra, lecimy dalej. Nie wiem w sumie, gdzie tu można się zabudować. Ja bym nie chciał się zabudować tak wśród drzew, bo jak widzicie, oni się wpierdalają na te drzewa. Co nie jest fajne. To jest całkiem fajna polanka, tylko też się boję, że o tamten brzeg jest nie gorszy, ale w sumie tutaj dać ten obóz tak wysoko, to też jest fajna sprawa. Aha, to jest wysoko na takiej zasadzie, tak? Nie, to idziemy dalej. Myślę, że to jest po prostu takie wzgórze, że z każdej strony jest tak odrodzone. Wow. O, coś! Co się dzieje? Ale całe szczęście się nie zabiłem podczas tych. No, gra się naprawdę fajnie prezentuje, tylko żeby save działał w pełni, to by było po prostu epicko. Wow, tutaj jest naprawdę ładnie. I te wzgórze może być dobrym miejscem na obóz. Dobra, lecimy tam. Las będzie blisko. Daleko od tej jednej wioski kanibali. Nie wiem, czy więcej jest takich wiosek. Pewnie tak. I ktoś mi mówił, że świat zawsze jest taki sam. No nie wiem. Może ja za mało zwiedzę, ale dla mnie to wszystko wygląda tak samo. Właśnie nie tak samo, Boże. Wow. Taka polanka.
To będzie dobre miejsce, myślę. Dobra. Basic survival. Klepiemy tutaj sobie schronienie. No, co jest? O ja jebie, jakiś pająk. Da się to gówno zabić? Nie da się. Ale fu. Taki kurwiszon, nie? Ja pierdolę. Wszędzie pająki. Grani dla szczura. W żadnym wypadku. Dobra, ścinam sobie drzewko. Przepraszam ogólnie, jeżeli coś słyszycie w tle. Najwyżej zrobię cięcie. Bo kurde, jest strasznie gorąco. Ja bez otwarte orta nie przeżyję. A wiatrak to by jeszcze więcej hałas robił. A ogólnie rzecz biorąc, wow. Ogólnie rzecz biorąc, wiecie, ja mieszkam przy takim szpitalu i to może być całkiem głośne. Ogólnie ekwipunek na razie się nie zapisuje. Parę rzeczy innych też się nie zapisuje, więc naprawdę ciężko jest z tą grą jeszcze. No ale myślę, że przeżyjemy jakoś. Nagrywam alfę, to tam później się rozwinie, to będzie tylko przyjemność gra. Teraz mi jeszcze jeden kit jest potrzebny na pewno. Gdzie ten kit znaleźć? Fajnie by się zapisało w końcu coś. O, jest kijek. Dobra, to jeszcze drzewko zetniemy o to, dajmy na to. O, cholera, coś leci. Helikoptery. Co, ja zamknę jeden rok, to poczekajcie. Okej, okay. Teraz powinien być lepiej. Co otworzę później po nagraniu. Albo zaraz, jak będę jakoś, nie wiem, coś innego robił. No, dalej. Na pewno zrobię sobie tą farmę tych liści jadalnych, bo to była całkiem fajna sprawa w poprzednim odcinku. Uwaga! Leci! Okej. Okay. Fajnie. Ciekawe, czy to jest dobre miejsce, patrzcie. Wydaje mi się, że tutaj te kanibale nie dobierać. To jest takie jakieś, nie wiem, bardzo fajny klimat. Wydaje mi się, że ma miejsce to. Dobra, jeszcze dwie kłody są mi potrzebne. Loczcy dwa. Jeden i drugi uciekał mi, ale go złapałem. Okej. Okay. Jest, schronienie. Energia i save game'y. Zer się śpi, dobra. Ale teraz robimy sobie fireplace'a. Tutaj gdzieś. Liści potrzebuje sporo i patyków trochę. Jednak patyki jeszcze mi się przydadzą. Trzeba na ziemi szukać. Liście w sumie, nie wiem, z tego da się liście? Dostałem jakieś liście. Chyba. O tak, dużo mi teraz liści wpadło. To teraz tylko patyki mi są potrzebne. Ale w sumie liście jeszcze można pozbierać trochę. Nie wiem, czy mi się zbierają teraz. Się patyki, no takie mniejsze drzewka by się przydały na patyki. Chyba z innych nie wypadają. O, takie ocha jest dobra, patyki. No, wal w te drzewo. A, zbudowane drzewo. O nie, trzeba po prostu niżej było walnąć. No, come on. Bo nie mam siły wywalić tą siekierą. Odpocznę sobie chwilkę. O! Dziwny dźwięk. Był. Energię sobie muszę, że tak powiem, odnowić. Fajnie. Leci. Fajnie, podoba mi się ta animacja. Wow, ale porozlatywało się. Czy tu loczcy są, a mi potrzebne są patyki, no. Ajajaj. O. Deszcz, naprawdę? 4-4 już wpływa, tego nie było, to chyba zostało dodane. Deszcze i burze. Tylko, skąd te patyki wziąć? O. Co to jest? Kwiaty. Jezus. Co się stało z moją ręką?
co to było? O nie, tam jest kolejna wioska. O ja jebie. Będę się tutaj zapuszczać. Nie fajnie, nie fajnie. Dobra, ale wiem gdzie się ich spodziewać. Ale to w ogóle mi rozjebało. Wszyscy mi pisali, że kanibale są niegroźne w dzień. Chyba, że się je sprowokuje. A przyszedł, tylko wszedłem do ich wioski. I właśnie mówiliście mi w komentarzach, że w wiosce można coś tam znaleźć, jakiś tam flergan, który bierze ich na hita, coś w tym stylu. Czy to dźwięk jest liściu uderzałem przez krople deszczu? Fajne, całkiem. Tylko gdzie są patyki gdzieś, no? Kurwa, w lesie patyków nie mogę znaleźć. Czujecie? W lesie patyków. To były takie małe drzewka. O, coś tu się świeci. O, są patyki. No, o właśnie o coś takiego mi chodziło. No, to kurwa las jest. Patyków powinno być tutaj od cholery ciut. Dobra, już mi więcej się nie mieści. Wracamy do bazy. W sumie to jest też jakaś tam przygoda, tam zawsze rozbudowuję tę bazę. Przynajmniej jak już wyjdzie ta następniejsza wersja, to będę w tym wprawiony. Więc zawsze jakiś plus jest z tego. Nie podoba mi się, że ta wioska jest tak blisko. Nie wiem jak się walczy z tymi kanibalami właściwie. W ogóle tęcza jest, wow. Ale, no cóż. Może się dowiem z czasem, jak ich pokonać jakoś efektownie i efektywnie. Zarazem. Dobra, bo nasz ktoś zaraz zawał dostanie od obiegania. To są jagódki. Czy ja to jem? Jem to. Dobra, to wszak jagódek mam blisko. Robimy sobie zaraz te uprawy. O ile sobie przypomnę jak się robi. Okej, teraz mam tak. Takie sobie rody i takie. Oj. Zobaczcie, za ten komunikat. Parach. Okej. Main index, ja chcę zobaczyć coś innego. Food. Oto. Z 5 tych się robi. Ten ruder, to ja sobie ten ruder postawiam tutaj. Popostawiam właściwie. No, nie wiem co ja próbowałem zrobić. Jeszcze jeden bym sobie postawił. Co najmniej. I jeszcze jeden. I teraz lodzce tylko trzeba pozdobywać. To będę chodzić bardziej na tą stronę, bo tam się boję, że na kanibali wpadnę. To już jest fobia. A kurwa straszni są ci kanibale. Naprawdę. Nie, po prostu to jest przerażający przeciwnicy jak dla mnie. Okej. Upadaj! Drzewo. Dobra. Leć sobie. Spadaj sobie do wulkanu. Wow, ale błysnęło. Da się zrobić jakoś takie coś do zbierania jakby lordsów. Ale nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Lord Shelter, coś takiego. O, z dwóch się robi? Od kiedy? Nie wiem, chyba było w tym 6-5. To jest zbarowane właśnie. Jeszcze, w sumie na moją korzyść, ale jedno zbarowane. Dobra, to jest dwa kolejne lordsy. Lecimy dalej. Zaraz tutaj poogarniamy wszystko. Może z czasem lepsze schronienie zbudujemy. O ile mi się zajmuje chociaż trochę. Fajne są rurki, naprawdę. Ale w sumie tak, to widać, że tu są dwa, że tak powiem, te kawałki drewna rozcięte na pół. W sumie dające mi 4 te. Dobra, ostatnie dwa te są potrzebne. Z jakimi wydajmy na to drzewo. No. Dalej.
Te ścinanie drzewa jest fajne, tylko że kompletnie nielogiczne, bo... Och, chuj, spadnie mi duszeki. Nie, nie spadło. A tamto mogło się sturlać w sumie. I don't care. Tak się siarki, no bo my jak ścinamy drzewo z każdej strony, a my powinniśmy ściąć z jednej, żeby później popchnąć i żeby z drugiej wyleciało, nie? Trochę głupie, no ale cóż. Nie można mieć wszystkiego, nie? O, lock holder właśnie, o to mi chodziło. Tutaj będzie można logi nasze zbierać. Jeszcze 10 stików aż trzeba, o Jezu, ja nie wiem skąd to zbiorę kompletnie. Tutaj nie mam F w ogóle. Fajnie. Skąd te patyki można było dobrze sfarmić? Tam już się nas zaczyna powoli. To chyba sobie pośpimy, nie? Czy mi się przypadkiem nie trzeba trochę liści? Żeby zasadzić się? Nie. O, to już zaczęła coś rosnąć. Co to kurwa za dziwne kwiaty rosną? Nie da się w to wskoczyć. Okej. Co możemy jeszcze sprawdzić właściwie na szybko? Lepsze ognisko nam na razie nie jest potrzebne. Może jakąś pułapkę prostą? Co to jest to? Nie wiem. Wiem, że teraz jest coś takiego jak... rekiny, nie? W ogóle dom na tratwie, jakie zajebiste. I że można tu na rekinie wpaść w wodzie. O! Co to jest? Czy to była ryba? Czy tam właśnie poleciała surowa ryba? Czy to był ptak? Już sam nie wiem. Co to było? Straszne. Dobra, to już prawie cały ten mamy. Czemu mi drugi ten nie działa, to mnie dziwi. Co my właśnie zebraliśmy? Czy można coś na przykład zrobić z tego i tego? Nie, tego i tego. Nie wiem i... Tego? Nie, z tym można. Wow, dasz coś? A mołotowa pewnie. Tak? Molotow. No, mołotow to już jakaś synchrona. No i cóż, chyba idziemy spać. I tam ktoś łazi. Dawajcie mi tę mołotowa. Chodź tu, śmieciu. Ej, ty. Chodźcie tu, kurwy. Trudno, powalczymy się z nimi. Proszę się, ale bardzo ciemno zrobiło. Dobra, idę spać. Zet! Przybał w chuj. Nie, co dalej jest noc? Ale poszli sobie. Słyszę coś. O fuck. Idę spać. W ogóle jestem przemoczony i jest mi zimno, muszę ogień rozpalić. Już ja kurwa nic nie widzę. Ptaszku, ratuj mnie. Jestem głodny. Mogę to jeść? Słuchaj, leczące zioła, o co chodzi? Ja chcę jeść. Ale tutaj jeszcze coś mam do jedzenia. Okej, chyba to nie. Wypierdalaj. Dobrze, dobrze się posłuchać, wypierdalajcie. Won. Spierdalaj. Spierdalaj, siła nieczysta. O chuj, ich tu trzech. A co? Ognia się boisz? O kurwa, jakie cycki. Ty możesz zostać. Won. Wypadź stąd. Śmiecie. Won, mi stąd.
ty suko! Idę spać, idę spać! Chyba się palę. Czy noc się w tej grze kończy kiedyś? Tak pytam w ciekawości. Szamana trzeba zabić. To nic w zniszczalni. O, zabiłem go. O, już spierdoliła. Skubana. Wybiera. O ty, suko, jak mnie oszukałaś. Dobra, teraz scena dla dorosłych. O chuj. I mąż. Wypierdalaj, łysy. O, ale mi zimno, czekajcie. Dobrze. Czemu ci się nie robi w tej grze w ogóle? Czy to kurwa kraina wiecznej nocy? Co się ze mną dzieje? Wypierdalaj! Dobra. Czy to jest noga? Czy ja to mogę jeść? Okej. Nie wiem, co się dzieje z tym ogniskiem. Chyba jest trochę zużyte. Ale się odżaliśmy na chwilę. O kurwa. Może coś skraftować z nogi, naprawdę? O, mogę bić z nogi. O chuj. Dobra. Tak czy siak, kochani, chyba będziemy kończyć w tym momencie. Bo w sumie odcinek ma już 20 minut. Nie wiem, czy mi zasejbuje ten, więc możliwe, że już się tak żegnamy poważniej. O Jezu, kolejny wódu idzie. Dobra, jebać to. Że żegnamy się poważniej, w sensie do następnego odcinka. No i cóż, jest całkiem spoko. Ci wódu to chyba mają mnie za wroga jakiegoś, ja jestem przyjaznym człowiekiem. I tyle. Tak więc trzymajcie się, no i jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie łapce w górę. Hej, papa.